Witajcie, kochane dzieciaki. Bardzo się cieszę, że wczoraj w naszym projekcie Moja Biblia weszliśmy w nowy teren, bohaterowie biblijni. Pomyślcie, czy znacie jakiegoś bohatera biblijnego, którego imię ma tylko trzy literki. Myślę, że część z Was już wie i zgadła, a ktoś, kto nie wie, niech się nie martwi, bo cały tydzień będziemy mówili o tym bohaterze. Posłuchajcie fragment z Księgi Rodzaju. Bóg wiedział, że nic nie może uczynić, by ludzie znów stali się dobrzy i kochali Go. Nie chcieli przecież nikogo słuchać. Cały brud i zgnilizna powinny zostać wymiecione. Wszystko trzeba zacząć od początku. Lecz znalazł Bóg jednego człowieka, który go kochał i był mu posłuszny, a w stosunku do swej rodziny i wszystkich wokół postępował zawsze sprawiedliwie i słusznie. Nazywał się Noe. Mamy imię naszego bohatera – Noe. Człowiek, który był przyjacielem Boga. I poznając tego bohatera, możemy uczyć się od niego, co znaczy być przyjacielem Boga. Pismo Święte mówi nam, że ludzie nie chcieli słuchać Pana Boga, a Noe słuchał Pana Boga. A więc dla nas nauka dzisiaj płynie taka, że kiedy chcemy przyjaźnić się z Panem Bogiem, to chętnie Go słuchamy, na przykład na mszy świętej, kiedy są czytania, albo psalm, albo Ewangelia. Nie rozmawiamy, nie biegamy, tylko staramy się słuchać, co mówi Pan Bóg. Noe to piękny bohater biblijny, który pokazuje nam, że można przeżyć całe życie, słuchając Pana Boga. Pomódlmy się teraz o taką łaskę dla nas wszystkich, abyśmy byli przyjaciółmi Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochane dzieciaki, pamiętajcie, że 4 razy w tygodniu spotykamy się z naszym przyjacielem biblijnym bohaterem. Ci bohaterowie będą się zmieniali. Zapraszam Was, żebyście też mieli przygotowane swoje pamiętniki biblijne. A w komentarzu dzisiaj napiszcie imię naszego bohatera biblijnego. Imię, które składa się z 3 liter. Ściskam Was mocno.